Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Jezus im odpowiedział: idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię, a błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we mnie. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów: co wyszliście obejrzeć na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po co więc wyszliście? Zobaczyć proroka? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: oto ja posyłam mego wysłańca przed tobą, aby przygotował ci drogę. Zaprawdę powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela, lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż on. Oto słowo Pańskie. Zgodnie z tym, co było powiedziane na początku mszy świętej, dopuścimy do głosu autora biblijnego. Oto jak autor biblijny zaczyna list do Hebrajczyków. Pisze tak: wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców naszych przez proroków. Na końcu zaś tych dni przemówił do nas przez Syna. Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do proroków, przez proroków. To są czasy Starego Przymierza, czasy Starego Testamentu. Na końcu zaś tych dni przemówił do nas przez Syna. To są czasy Nowego Przymierza, czyli czasy Nowego Testamentu. Ale jest to ta sama mowa Boga. O czym? No właśnie, posłużymy się Biblią, gdzie zawarte są, jak wierzymy, słowa Boga.
Przekazała je biblijna tradycja, a w zrozumiałe sformułowania ubrał autor biblijny. Są to różne opowiadania biblijne, mocno symboliczne, w których zawarta jest prawda. Prawda o relacji Boga do człowieka i człowieka do człowieka. Jak się wobec tej prawdy zachowamy, to już jest sprawa naszej odpowiedzialności. To muszą być nasze decyzje. Rozum, wola, serce człowieka i jego życie są odpowiedzią na wezwanie Pana Boga. Posłuszmy się zatem tekstem biblijnym, obrazami biblijnymi. Otwieramy Księgę Rodzaju i odczytujemy powołanie Abrahama. Rzekł Bóg do Abrama: opuść swój dom rodzinny, opuść swoją ojczyznę, zrezygnuj ze swojej rodziny, przyjaciół, a przede wszystkim zrezygnuj z tego wszystkiego, do czego się przyzwyczaiłeś. To są te kolejny, w które wszedłeś. One są symbolem niedobrych przyzwyczajeń. A oto ja, mówi Pan, poprowadzę cię do ziemi obiecanej, do Kanaanu. Wówczas w języku Hetytów Kinnaachi to był kraj, który produkuje purpurę. Kraj purpury. Purpura była najdroższym materiałem w tamtych czasach. Ubierali się w nią królowie, cesarze, władcy Grecji, Rzymu, generałowie, oficerowie rzymscy. Oni wszyscy nosili czerwone płaszcze. A więc był to kraj producentów purpury, ale po naszemu był to kraj królewski, czyli Królestwo Niebieskie. Abraham został wezwany do tego, aby opuścić wszystko to, co nie jest Boże, by uzyskać to, co Boże jest. Jezus później powie to nieco inaczej. Powie: nie możecie dwom Panom służyć, nie możecie służyć temu, co jest Boże i temu, co Boże nie jest. Tam użyte jest słowo mamona, które wielu ludziom kojarzy się z pieniędzmi. Owszem, a mamona może oznaczać pieniądze, ale dopiero na jakimś trzecim czy czwartym miejscu. Generalnie rzecz biorąc, ten wyraz oznacza rzeczywistość niebożą. Nie możecie zatem dwom Panom służyć. Tak powiedział Jezus. A biblijny Abraham poszedł w kierunku Haranu, czyli to są tereny dzisiejszej południowej Turcji, i stamtąd udał się do ziemi obiecanej. Gdyby się nie ruszył, ziemia obiecana byłaby poza jego zasięgiem. Mędrzec powiedział, żeby dokądś dojść, to trzeba zacząć iść. To było to pierwsze wezwanie człowieka do tego, aby osiągnąć wieczne szczęście. Kolejny obraz biblijny jest bardzo prosty. Oto ogród Eden, również Księga Rodzaju. Pan Bóg przechadza się po ogrodzie Eden, to jest przepiękny antropomorfizm, i szuka Adama. Ale Adam zgrzeszył, sprzeciwił się Bogu i w związku z tym ukrył się w zaroślach. Człowiek, który grzeszy, ucieka od Boga. Pierwszym symptomem grzechu jest właśnie ucieczka. Człowiek nie chce mieć z Bogiem nic wspólnego.
Ale Pan Bóg w tym opowiadaniu biblijnym zaczyna wołać: Adamie, gdzie jesteś? Adamie, gdzie jesteś? Dla Pana Boga bowiem nie ma życia bez człowieka. To wołanie do Adama niesie się przez wieki. W końcu dociera do XXI wieku, bo to jest wołanie do Adama we mnie. To jest wołanie do Adama w każdym z nas. To jest uporczywe wołanie do człowieka, który oddalił się od Boga. Kolejne opowiadanie to wydarzenie w Shilo, małej miejscowości nieistniejącej dzisiaj, leżącej na północ od Jerozolimy. Przez pewien czas Izraelici przetrzymywali tam Arkę Przymierza. My znamy doskonale ten tekst. W jednym pomieszczeniu była postawiona Arka. Tam też nocował mały chłopiec imieniem Samuel, a w drugim pomieszczeniu mieszkał stary kapłan Heli. Tak się nazywał. Autor biblijny dodaje, że chłopiec nie znał jeszcze głosu Boga. W tej całej dramaturgii w nocy rozlega się wołanie: Samuelu, Samuelu. Samuel więc przybiega do Helego, mówi: przecież mnie wołałeś. Sytuacja powtarza się trzy razy. I wreszcie stary kapłan Heli poznał, że to Bóg woła chłopca. Powiedział do niego: idź spać. Ale gdyby powtórzył się ten głos, to wstań i odpowiedz: mów, Panie, bo sługa Twój słucha. To wołanie było nie tylko do Samuela. To było wołanie do Samuela we mnie. To było wołanie do Samuela w każdym z nas. Nawet jeżeli nie znamy jeszcze głosu Boga, to powinniśmy powiedzieć: mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Kiedy Jezus rozpoczyna swoją publiczną działalność, powiada: Królestwo się przybliżyło, więc się nawróćcie. Jezus nie powiedział: jeżeli się nawrócicie, to Królestwo przyjdzie. Jezus powiedział: Królestwo przyszło, dlatego się nawróćcie. Inicjatywa zbawcza zawsze leży w rękach Pana Boga, nigdy w rękach człowieka. To pasterz szuka owcy, a nie owca szuka pasterza. To kobieta szuka drachmy, a nie drachma szuka kobiety. To Jezus spotkał Pawła pod bramami Damaszku, a nie Paweł spotkał Jezusa pod tymi bramami. Inicjatywa zbawcza zawsze leży w rękach Boga. To jest to wołanie do Abrahama, to jest to wołanie do Samuela. I wreszcie mamy kolejny obraz biblijny, mianowicie jest to XIII wiek przed Chrystusem, kiedy Mojżesz wyprowadza Izraelitów, a dokładnie Hebrajczyków, z ziemi Goszen. Ziemia Gosz albo Goszen to była delta Nilu. Tam mieszkali Hebrajczycy. Mojżesz razem z Aaronem prowadzi swój lud przez pustynię w kierunku obiecanej ziemi Kanaan. Droga jest bardzo niebezpieczna. Półwysep Synaj należy do najgorętszych miejsc na ziemi. W lecie tam trudno wytrzymać. Dlatego też Mojżesz wysyła zwiadowców na wielbłądach, aby wyprzedzili cały lud i sprawdzili, czy wąwóz, którym idą, da się przejść. A jeżeli nie,
zwiadowcy natychmiast wracają i z daleka już krzyczą po hebrajsku szuw, szuw, to znaczy zawróćcie, zawróćcie, ta droga nie jest do przejścia. Ta droga prowadzi ku zagładzie. Jeżeli będziecie tą drogą iść, spotka was katastrofa. Biblia powiada i wkłada to w usta Boże, który miał powiedzieć: wasze ścieżki nie są ścieżkami moimi, a wasze drogi nie są drogami moimi. Jezus o sobie powie: ja jestem drogą, ja jestem prawdą, ja jestem życiem. Kiedy rozpoczął publiczną działalność, przyszedł do Jezusa Nikodem, książę żydowski, członek Sanhedrynu, czyli parlamentu żydowskiego. Przyszedł, aby go o coś zapytać, aby porozmawiać. Bał się przyjść w dzień. Bał się swoich. Wiedział, że mu nie przebaczą. Dlatego przyszedł do Jezusa w nocy i powiedział do Niego: nauczycielu, takich rzeczy dokonujesz i takie rzeczy mówisz, że Bóg musi być z tobą. O tym wiemy. A Jezus mu na to: trzeba wam się powtórnie narodzić. Nikodem źle zrozumiał słowa Jezusa. Mówi: jak starzec może się powtórnie narodzić? Ale Jezus do niego: macie się narodzić z wody, która oczyszcza, i z Ducha Świętego, który doprowadzi was do całej prawdy. Te sformułowania powtórnie narodzić dotyczą także każdego z nas. Ponieważ zostaliśmy wszyscy ochrzczeni, to były nasze pierwsze narodziny dla Królestwa Niebieskiego. Ale w swoim życiu popełniliśmy grzechy. Odeszliśmy od przymierza z Bogiem. Potrzebne nam są drugie narodziny. Musimy się narodzić powtórnie. Za 3 tygodnie będziemy odczytywali pierwszy fragment prologu świętego Jana. Tam są takie sformułowania, które doskonale są nam znane. Słowo przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby mogli stać się dziećmi Bożymi. Naród wybrany został nazwany przez Boga szczególną własnością. Wy jesteście moją szczególną własnością, mówi Pan. A słowo, które przychodzi do swojej własności, nie jest przyjęte. Są jednak ludzie, którzy przyjmują słowo i oni właśnie otrzymują moc, aby mogli stać się dziećmi Bożymi. Ten sam problem miał święty Paweł, kiedy w czasie swojej pierwszej, drugiej, trzeciej podróży misyjnej już jako chrześcijanin szedł do pogan, ale nie mógł pominąć synagogi. Był Żydem. Życie by oddał, żeby nawrócić naród wybrany. A to mu się nie udawało. Wchodził do synagogi i mówił: Mesjasz przyszedł. Żydzi z diaspory, kiedy usłyszeli, że Mesjasz przyszedł, wypadały im z rąk garnki, patelnie. Dzieje apostolskie piszą, że w kolejny szabat zebrało się prawie całe miasto. Dla nich to był szok. Czekali na Mesjasza tyle lat. I oto przychodzi Barnaba i Paweł, powiadając, że Mesjasz przyszedł. Chcieli się dowiedzieć. Paweł opowiadał o Jezusie, aż doszedł do momentu
ukrzyżowania i zmartwychwstania. I wtedy zwątpili. Powiedzieli nie. Nie przyjmujemy tego. Mesjasz, który dał się ukrzyżować jak niewolnik, nie wierzymy w to, że to był Mesjasz. Dla nich Mesjasz to był człowiek, który rozpocznie walkę narodowo-wyzwoleńczą. To jest człowiek, który chwyci za miecz. To jest człowiek, który wypędzi Rzymian, bo cała Palestyna była pod okupacją rzymską. Więc Mesjasz nie może przegrać. I wtedy Paweł powiada do wszystkich swoich słuchaczy. Dobrą nowinę, czyli Ewangelię, należało głosić wam. Najpierw wam. Ale skoro nie chcecie słuchać, idę do pogan. Oni ją przyjmą. Oni słuchać będą. Pan Jezus powie to inaczej. Mówiąc do faryzeuszów, do najbardziej religijnej kasty w Izraelu, powiedział do nich: uważajcie, bo Królestwo Niebieskie będzie wam zabrane i dane narodowi, który wydaje jego owoce. Powiedział też do nich: jak się będziecie czuli, kiedy zobaczycie ludzi ze wschodu i zachodu, z północy i południa, jak zasiądają w Królestwie Bożym, a siebie zobaczycie precz wyrzuconych. Jak będziecie się wtedy czuli? Mówi do nich. Nie dziwmy się, że chcieli go zabić. Że gromadzili się pokątnie i zastanawiali, co by tu zrobić, aby pozbyć się tego nauczyciela z Nazaretu. Stoimy właściwie przed tym samym wyborem. Musimy też podjąć decyzję. Święty Augustyn powiedział: Pan Bóg stworzył nas bez nas, ale nie zbawi nas bez nas. Bez naszych decyzji. Kiedy tak apostołowie słuchali Jezusa, dookoła byli jeszcze inni słuchacze, w pewnym momencie powiedzieli: trudna jest ta mowa. Kto to pojmie? Kto to zrozumie? A Jezus powiedział na to: kto może, ten zrozumie. Kto może, ten pojmie. To znaczy, nie wszyscy mogą. Nie wszyscy zrozumieją. Nie wszyscy pojmą. Do jakiej grupy będę należał? Czy do tej grupy, który usłyszał: Samuelu, Samuelu, Abrahamie, Adamie? Czy też do tej grupy, która nie zrozumie i nie pojmie? To są słowa Jezusa, nie moje, nie słowa komentatorów. Wyraźnie powiedział: kto może, ten pojmie. Kto może, ten zrozumie. To jest pewien problem, bo człowiek zaczyna zdawać sobie sprawę, że pójście za Jezusem wymaga pewnej pracy od Niego. Sam Jezus powiedział: jeżeli ktoś chce pójść za mną, niech powie nie swojemu egoizmowi i niech mnie naśladuje. Każdy człowiek jest egoistą. Jeden jest większym egoistą, drugi jest mniejszym egoistą. U jednego nie widać tego egoizmu, bo nad sobą ciągle pracuje, a z drugim człowiekiem nie można wytrzymać. Tak ten egoizm z niego wychodzi i krzywdzi innych. Ale każdy człowiek jest egoistą. Dlatego Jezus mówi: jeżeli ktoś chce pójść za mną. Jezus nie powiedział: powinniście pójść. Nie. Jezus nie powiedział: dobrze by było, gdybyście poszli.
Jezus nie powiedział, trzeba by pójść, wypada pójść. Nie. Jezus powiedział, kto chce pójść za mną, niech powie nie swojemu egoizmowi i niech mnie naśladuje. Zostawił to wszystko w rękach człowieka, w jego decyzjach. Wystarczy spojrzeć na nasze własne życie, na relacje między ludźmi, na to, jak się zachowujemy. Tam jest odpowiedź na to pytanie. Czy idziemy za Jezusem, czy też nie? Jeszcze jeden obraz biblijny, który przybliży nas do istoty sprawy, także z Księgi Rodzaju. Proszę sobie przypomnieć postać Kaina i Abla. Kain, który zabił Abla, przychodzi złożyć ofiarę. Jest to sterta kamieni, a na tej stercie kamieni będzie składana ofiara. I w tym biblijnym opowiadaniu słyszy głos. Kainie, gdzie jest twój brat Abel? Kain odpowiada, to nieważne, gdzie jest mój brat Abel. Ważne jest, że teraz będę składał ofiarę. I słyszy, właśnie to jest nieważne. Nieważne, że będziesz składał ofiarę. Ważne jest to, gdzie jest twój brat Abel. Krew twojego brata Abla woła do mnie z pola. A krew w Biblii zawsze była synonimem krzywdy. Krzywda się za tobą ciągnie, a ty śmiesz składać ofiarę Bogu? Przecież ta ofiara nie trafi pod właściwy adres. A Jezus powie o tym inaczej. Jeżeli przychodzisz przed ołtarz ze swoim darem i tam przypomnisz sobie, że twój brat ma coś przeciwko tobie, albo ty przeciwko bratu, zostaw swój dar przed ołtarzem. Idź najpierw pojednać się z bratem. Potem przyjdziesz i dar swój ofiarujesz. Na początku liturgii ksiądz powiedział, uznajmy swoje winy i przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy i zaniedbania. Dlaczego uznajmy swoje winy? Ponieważ człowiek wobec ołtarza Pańskiego musi stanąć w prawdzie o sobie, w prawdzie o swojej rodzinie, o swoim społeczeństwie, o swoim państwie. Musi stanąć w prawdzie, bo inaczej to nie ma sensu, taka relacja budowana na kłamstwie. O tym powiemy sobie jutro. Ale dzisiaj wystarczy, że spojrzymy jeszcze raz na opowiadania biblijne, te, o których słyszeliśmy, a wszystkie one mają jedną wspólną cechę. Mają jeden wspólny temat. Mają jedną wspólną myśl. Można by powiedzieć, wspólne przesłanie. Człowieku, zawróć. Zatrzymaj się, zastanów się i zawróć. Dokonaj zwrotu, czyli nawrócenia. Powiedział więc Jezus do uczniów i do wszystkich swoich słuchaczy. Czemu to wzywacie mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? W relacjach z faryzeuszami, w relacjach ze swoimi słuchaczami i w relacjach ze swoimi uczniami Jezus zawsze przypominał, jeżeli ktoś chce pójść za mną, niech powie nie swojemu egoizmowi i niech mnie naśladuje. To jest istota każdych rekolekcji. Amen.